czy pozostajesz w roli kapitana reprezentacji Polski? A to, to pytanie trzeba zapytać trenera. Ale dziś nie było. Dzisiaj miałeś spotkanie z trenerem, rozmawiałeś z Waldemarem Fornalikiem? Rozmawiałem z trenerem, tak. Jak ta rozmowa wyglądała, przebiegała? Możesz cokolwiek powiedzieć? Jak każda rozmowa. Po prostu... Rozmawialiście o tym, że czy masz zostać dalej kapitanem? Myślę, że tu nie chodzi o to, żeby teraz mówić, o czym rozmawialiśmy, czy mam dalej zostać kapitanem, czy nie. Myślę, że każdy będzie, że to się po prostu okaże. To może inaczej, ty byś chciał dalej być kapitanem reprezentacji Polski? Oczywiście, wydaje mi się, że to dla każdego jest duże wyróżnienie. Najlepszym sposobem na to, żeby w miarę szybko zapomnieć o niepowodzeniach. Wydaje mi się, że no, jedyny sposób, jaki można o tym zapomnieć, to jest grać po prostu jak najszybciej. Nie, bo jak słucham tego pana, który zadaje pytania, to mam... Jak mam z wami rozmawiać? Ale posłuchaj, chciałem zapytać, bo rozmawiałem dzisiaj, w ubiegłym tygodniu z trenerem i powiedział, że on ma swoją wizję, że chce zrobić nową drużynę, natomiast liczy też na waszą pomoc ze względu na to, że po tych mistrzostwach Europy macie też coś i do kibicom, żeby po prostu nie mieli takiego obrazu, jak mają po Euro naszej reprezentacji, że ona jest dużo, dużo lepsza, że potrafi dużo więcej, niż szczególnie jeśli chodzi o wyniki, które były na Euro. Wracając do tego, co tutaj pan robi, jeżeli chcecie, żebyśmy siebie szanowali, to niech kolega szanuje też mnie. Zadając mi pytanie przed chwilą, czy chciałbym zostać kapitanem, odpowiedziałem na to, że to decyzję podejmuje trener, a teraz mówi, że powiedziałem, że chciałbym zostać kapitanem. Czy to jest normalne? Czy to jest normalne? Czy to, tak działają media? To nie możemy odpowiedzieć za pytania innych, Kuba. No. Ja też nie mogę odpowiadać za to, że daję wszystkim wywiad i ktoś robi coś takiego. To jest w pewnym sensie nie fair. Bo później jest to przedstawiane w mediach tak i później każdy z nas nie do końca jest przedstawiany tak, jak jest naprawdę. Dlatego wydaje mi się, że wy też jako dziennikarze, jeżeli chcecie, żebyśmy mieli normalny kontakt, to powinniście też w pewnym sensie powiedzieć koledze, że tak się nie robi. Niestety to jest nie fair. Ale... Odpowiesz na to moje pytanie? Ach, powoli wracam znowu do... Można jeszcze raz. Jeszcze raz pytanie. Chodzi o to, że trener Fornalik powiedział, że ma swoją wizję i chce zrobić z was dobrą drużynę. Też liczy na waszą pomoc jako piłkarzy, którzy pewnie po Euro mają trochę poczucie niedosytu i ten obraz, który mają kibice, szczególnie jeśli chodzi przez pryzmat wyniku. No to nie jest taki, jaka jest rzeczywistość i że liczy na po prostu na to, że też będziecie chcieli udowodnić i pokazać na boisku, że potraficie grać w piłkę lepiej i osiągać lepsze wyniki. Znaczy, no na pewno tak, no na pewno w pewnym sensie też duża rola w tym wszystkim nasza, żeby jak najszybciej w miarę starać się zrehabilitować za to, co było na Mistrzostwach Europy i w pewnym sensie dać radość tym kibicom, którzy w nas wierzyli. Wydaje mi się, że to jest naprawdę w pewnym sensie w pewnym sensie w ten sposób będziemy mogli podziękować za to, co przeżyliśmy wspólnie na Mistrzostwach Europy, tym, że będziemy starali się osiągać dobre wyniki w eliminacjach do Mistrzostw Europy. I myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić i w dużej mierze oczywiście to wszystko zależy od nas.